Spisz się przez internet lub w urzędzie. Gmina Cisek zachęca do udziału w Narodowym Spisie Powszechnym. To nasz obowiązek, który trzeba spełnić raz na 10 lat. Można dokonać samospisu, a można też spisać się w urzędzie. Służymy pomocą, można przyjść do urzędu, skorzystać z naszego sprzętu, a my, tak jak powiedziałam, służymy pomocą, jeżeli ktoś nie jest obeznany z komputerem. To chętnie dokonamy też spisu w imieniu tej osoby. Osoba odpowiada na pytania, my piszemy to, co dana osoba odpowie, i tyle. Znać trzeba swój PESEL albo przyjść z dowodem osobistym, to jest najprostsza rzecz. Dzisiaj przyszłam do pracy, rozmawiałam z panią na korytarzu i od razu z marszu pani przyszła tu do mnie i spisałam panią i spisują się chętnie. Spisywać się można do końca września, jednak zachęcamy, by zrobić to jak najszybciej. Przekazane dane są tajne i objęte tajemnicą. Mogą posłużyć również na gruncie lokalnym. Jednym z powodów, nie wiem czy głównych, ale na pewno, jest nagroda. Bierzemy udział w losowaniu i każdy, kto wyraża zgodę na to po wykonaniu spisu, może wygrać atrakcyjną nagrodę. A oczywiście spis to bardzo wartościowa rzecz dla nas wszystkich, chociażby dla gminy. Dane są brane pod uwagę przy wypełnianiu wniosków o dofinansowania zewnętrzne, o środki europejskie. Także zachęcam wszystkich do spisania, bo te dane posłużą do poprawy jakości naszego życia. Przypomnijmy, spis powszechny trwa do końca września. Można go dokonać przez internet, przez infolinię, osobiście w Urzędzie Gminy lub przez rachmistrzów w późniejszym czasie.